Witam wszystkich. Dzisiaj taki most na Wiśle. Trochę przybrała. Zobaczymy, co będzie. Ha! Podkowa. Podkowa się trafiła. Kawałek błystki. Kupę rdzy. Bardzo dużo tu jest rdzy, ale nie chcę nic takiego złapać większego. Coś jest. Młotek. Albo tak. Młotek i kilofek. O, idzie, ale... Puścił. Popatrzcie, jaka fajna znajdka. Sztuczna glizda na haczyku. A tu mamy kotwiczkę urwaną. Pewnie zahaczają sprzętem wędkarskim o to, wiesz? Bardzo ciężkiego. Puścił. Ale pyta, tu jest. Taki twisterek wyszedł. Patrz jaka dupna błystka. Na tej szynie, tam chyba jest szyna i po prostu wszyscy wędkarze na niej zrywają sprzęt wędkarski.
Tak. Jak remontowali, to pewnie most. Żegróweczka, pręcik. To tam jest jeszcze nie przed. Okej, ta strona mostu zrobiona. Już nie chcę kompletnie nic wychodzić. No, dzisiaj powiem, że nawet się umachałem. Zwłaszcza z tym kotletem, z tym znakiem drogowym. A poszukiwania jak najbardziej na plus. Z najciekawszych mamy bardzo dużo zestawu wędkarskiego. Mamy błystki, haczyki. Jeszcze był gdzieś ten twisterek. Ale nie wiem gdzie jest. Chyba gdzieś spadnie. Mamy tutaj pręcik żebrowany. No i mamy tak. Mamy młoteczek taki z kilofem. Trafił się podkowa. Kawałek kątownika. Tu mamy jeszcze taki płaskownik duży. Podejrzewam, że od barierki. No i tyle. Tyle się udało dzisiaj wydobyć z Wisły. A przez ten znak bardzo dużo wędkarzy zrywało zestawy. Bo na tym właśnie mi dużo wychodziło haczyków i błystek. Także okej, pora kończyć. Jeszcze mi zostanie tamta druga strona, no ale to sobie ją zostawię na kiedy indziej. Także fajnie. Trochę się przeciściło rzekę, no i nawet dość fajne rzeczy wyszły. Okej, ja się żegnam. Dzięki wszystkim za oglądanie oraz za uwagę. I do zobaczyska, do następnych poszukiwań. Trzymajcie się.